dobry, witam się z Wami serdecznie w holu zakupowym z Sinsay. Będzie to pierwsza część holu zakupowego. Tak powiem Wam szczerze, że zastanawiałam się, jak mam to nagrać, bo mam dwie paczki. Jedna jest taka troszeczkę większa, druga taka troszeczkę mniejsza, ale może jeszcze będziemy to wszystko mierzyć. To znaczy chłopcy jak chłopcy, bo chłopcy to pewnie mierzyć nie będą, ale my z Julcią pewnie coś tam poprzymierzamy. Więc żeby nie było chyba aż tak bardzo długo, to ja to sobie chyba podzielę na dwa filmiki. W jednym będzie pierwsza część, a w drugim będzie druga część. No i teraz już po kolei lecimy. Pierwsza rzecz, spodnie. Tym razem będzie mi łatwiej znaleźć te wszystkie rzeczy, żeby Wam podlinkować na dole w opisie filmiku, ponieważ ja to robiłam zamówienie online i mam wszystko na stronie internetowej. Także pierwsza rzecz, spodnie. Spodnie w rozmiarze L, zakupione z myślą o Mateuszu, ale tak się zastanawiam, czy będą dobre. Nie no, może będą tutaj dobre na niego w pasie, bo no Mateusz jest wysoki, nie powiem, ale jednak w pasie to ma tak nie za dużo tych centymetrów. Jeżeli chodzi o stronę internetową i zakupy dla chłopca takiego wieku Mateusza, czyli 17 i wzwyż, który jest wysoki, taki już 180 cm, no to muszę Wam powiedzieć, że bardzo ciężko było cokolwiek znaleźć. Wszystkie te młodzieżowe ubrania, te do 170, to były już praktycznie wykupione. Jeżeli chodzi o męską stronę, o męską tą część jakby tej Sinsayowej garderoby, Sinsayowej szafy, to tam też było już nie za wiele rzeczy na stronie internetowej. Dlatego jak znalazłam takie spodnie, to sobie myślę, biorę. One jakoś były niedrogie. Tak jak Wam mówię, znajdę Wam to wszystko na stronie internetowej, to znaczy postaram się znaleźć. A ceny Wam najwyżej będę tutaj wklejać, bo naprawdę teraz to już na pewno nie przypomnę sobie, ile co kosztowało. A spodnie są bardzo ładne, dobrze wykonane, w kolorze granatowym. Tutaj mają takie przeszycia na kolanie, troczki w pasie. Tutaj nawet coś takiego, a tutaj jest jakby taki napis Explorer, ale to raczej nic takiego, taka naszyweczka. Nie są ocieplane, w środku mają takie wykończenie, tak jak widzicie, są troszeczkę prześwitujące. No ale myślę, że tutaj nie będzie nic widać takiego, wiecie, niestosownego, chociaż zieloną traweczkę widzę, więc to też widzicie. Wszystko zależy po prostu od rodzaju materiału, z jakiego te ubrania są szyte. Z tyłu jedna kieszoneczka na pośladku, z przodu dwie kieszoneczki i mankiety na nogawkach, czyli ściągacze. Jak Mateuszowi się spodobają, to oczywiście z nami zostaną i rozmiar, nie rozmiar, tylko skład. W tym Sinsayu to jest bardzo ciężko znaleźć ten skład, bo on jest gdzieś tutaj zawsze na końcu. Co my tutaj mamy? 60% poliester i 60% bawełna, 40% poliester, ale to już nawet niekoniecznie tak, wiecie, do szkoły czy coś, tylko bardziej tak można powiedzieć, że nawet i do co dnia na podwórko, ale jak będzie chciał chodzić i do szkoły czy coś takiego, to oczywiście jak najbardziej też one się nadają, bo są naprawdę bardzo dobrze wykonane, a wiadomo, że takie dziecko to ono raczej długo w tych rzeczach nie pochodzi. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o Mateusza, to będzie już to wszystko, bo tak jak wiecie, ja Mateuszowi pojechałam fizycznie z Mateuszem na zakupy, to znaczy nawet żeśmy pojechali fizycznie z Mateuszem na zakupy i on to, co chciał, to sobie to kupił, a ten haul po prostu to znaczy te zakupy to były tak na spontanie zrobione, bardziej co mi się podobało, a nie co podobało się komuś innemu. Kolejna rzecz, są to spodnie dresowe w rozmiarze M, zamówione tak bardziej z myślą, można powiedzieć, że i o mnie, bo ja nie mam spodni dresowych, a przydałyby mi się, to znaczy mam spodnie dresowe, które pamiętacie, kupiłam sobie 2 lata temu, chyba, tak, 2 lata temu kupiłam, jak wyjeżdżaliśmy do Zakopanego.
Tak. I one były kupione raczej nie w Sinsay, może w H&M były kupione. No i ja z nich teraz bardzo często korzystam tutaj w domu i nie tylko, i na podwórku. No bo tak głównie spodnie dresowe to dla mnie to tylko i wyłącznie są po to, żeby chodzić w nich po domu, jak jest chłodniej, albo właśnie na podwórko do prac takich polowo-ogrodowych. I stwierdziłam sobie, że jak będą, że za takie pieniądze, czyli one chyba kosztowały około 20-30 zł, raczej nie więcej, też Wam oczywiście tutaj napiszę, ile kosztowały i jak będą jeszcze na stronie internetowej, to Wam znajdę. Stwierdziłam, że czemu by nie zamówić Sinsay spodni dresowych i zobaczyć, jak one wyglądają. Ale nie sądzę, że ja tutaj w te spodnie wejdę. Talia może i by weszła, ale biodra na pewno nie. Także jak Julcia będzie chciała, to Julcia będzie miała spodnie dresowe z gumeczką w pasie, kieszonki po bokach, z tyłu kieszoneczek brak. Jest to regular fit, rozmiar M to już wiecie. Ściągacze na gumce w kostce. Materiał też prześwitujący, bo widać zieloną trawkę, ale tak wiecie, na podwórek to one mogą być i to w sam raz. A jeżeli chodzi o kolor, to jest taki szary, taka kawa z mlekiem, także kolor bardzo ładny, spodobał mi się, tylko tak jak Wam mówię, no raczej nie będą na mnie, więc Julia będzie miała po prostu co przymierzyć. Mam nadzieję, że zrobi tutaj, mierzymy, bo ja chciałam właśnie tutaj też troszeczkę coś poprzymierzać. No i drugie spodnie dresowe w rozmiarze M, wyglądają tak. Może te są troszeczkę i większe. Tak, te są chyba troszeczkę większe, no bo spodnie dresowe to też tak nie za bardzo, żeby były takie bardzo opięte. To jest bardziej taka kawa z mlekiem, tak, to jest bardziej taka kawa z mlekiem, a to jest taki jasno szary, o teraz widać dobrze. Wcześniej to taki bardziej nierozpoznawalny był ten kolor, a ten jest bardzo ładny. One były droższe, tamte były tańsze. Tamte chyba kosztowały 19 zł, a te kosztowały chyba 30, bo one nawet i są gatunkowo lepsze, z lepszego materiału wykonane. Tak jak widzicie, tutaj po bokach mają kieszonki. W pasie mają, co to jest? Wstążki, takie wstążki z dekorowanymi końcówkami. Końcówki są w kolorze złotym. Kieszonek z tyłu nie mają kieszonek z tyłu. I powiem Wam, że te zdecydowanie lepiej wyglądają jak te szare. Te mi się bardziej podobają. Tutaj na nogawkach nie mają gumek, tylko mają ściągacz. W talii też jest ściągacz. No i chyba tyle. Kieszonki są tak zaznaczone przeszyciami, żeby było widać, że to jest kieszonka. I co jeszcze mogę powiedzieć? A one nie będą chyba raczej odpowiednie na okres taki letni, taki cieplejszy, bo mają polarek w środku, ale wizualnie bardzo ładne. W sumie tamte szare to nie powiedziałam Wam składu tych spodni. Tutaj zaraz Wam powiem i zaraz wrócę do tamtych spodni. Te spodnie 67% bawełna, 33% poliester, 50% poliester i 50% bawełna. Także to są takie dość cienkie i te by były nawet i odpowiednie na taki letni poranek, letni wieczorek. No oczywiście taki chłodniejszy letni poranek, letni wieczorek, bo tamte to zdecydowanie lepsze by były na takie już zimniejsze poranki, zimniejsze wieczorki. I co ja tu jeszcze mam? Jakieś t-shirty chyba już teraz tylko tutaj mam. Także nie wiem, bo w sumie z tego zamówienia to tylko spodnie są do przymierzenia. Ale no trudno. A, bo tutaj mam właśnie krótkie spodenki dla Julci. I jeżeli chodzi właśnie jeszcze o resztę garderoby dla dzieciaków, to mam tak. Krótkie spodenki dla Julci, takie bardzo ładny zielony kolor. To jest taki żywy, zielony, przepiękny, taki trawiasty, idealne spodenki na upalne dni w rozmiarze S. I bym powiedziała, że ta S jest nawet większa jak ta M.
Może oni się pomylili i nie takie wszywki dali. Zobaczmy. No, oczywiście, że bym powiedziała, że są troszeczkę większe. To jest emeczka, a tu o, eseczka. No minimalnie. Minimalnie, także u nich ta rozmiarówka też widzę, że jest taka nie za bardzo dobra. I te spodenki, żeby Was nie oszukać, one chyba były po 8 zł. Ale też za bardzo tutaj nie było wyboru rozmiarów, więc chyba mam ze dwa kolory tych spodenek. Oczywiście ścienkiej takiej bawełenki albo jakiejś mieszanki bawełny i poliestru. Oczywiście, że 50% bawełna i 50% poliester, ale tak do latania po podwórku będą w sam raz. I mam jeszcze jedne w kolorze czarnym, identyczne, rozmiar S. I wiem, że chyba tak, zielone były 8, a te były 10, coś takiego. Ale obie pary były za, można powiedzieć, nieduże pieniądze. I tutaj tak, dwie kieszoneczki po bokach, troczki ściągające w talii, zakończone srebrnymi końcówkami. Tam też końcówki srebrne, gumka. Nogawki wyglądają tak, z tyłu wygląda tak. Oczywiście widać zieloną trawkę, rozmiar S, ceny brak. Także będę musiała Wam napisać i kieszoneczki po bokach. Czy Julcia będzie mierzyć te rzeczy? Zaprezentuje się tutaj? Co ja tu jeszcze mam? A, właśnie, bo też szukałam kurtki takiej przeciwdeszczowej i coś takiego. Ja ją miałam dłuższy czas w koszyku. Ale później jakoś tak to pamiętam było, że ja znalazłam w domu przeciwdeszczową kurtkę i stwierdziłam, że w sumie nie była nam potrzebna, ale że była chyba za 15 zł, to sobie myślę, wezmę. Oczywiście też jak ją znajdę, to Wam podlinkuję, a cenę Wam napiszę z boczku. Kurtka przeciwdeszczowa, rozmiar 152, więc będzie na Antośka mojego idealna, nawet jeszcze na przyszły rok, bo Antosiek na razie wchodzi jeszcze 146, taki to jest chyba rozmiar. Śliska, przyjemna, nie jest za gruba, nie jest za cienka. W środku ma siateczkę zieloną, taką oliwkową, może limonkową, coś takiego. Tutaj oczywiście wieszaczek, kaptur, może Antosiek też zechce przymierzyć i też tutaj się nam zaprezentuje. Ściągacze w rękawach na dole. Raczej chyba nie ma takiego ściągacza. Nie, na dole jest prosto. I co tu jeszcze mamy? No wiadomo, suwak, bo zapinamy na suwak. I dwie ukryte kieszenie z boku. Tak, są, są. I tak Wam, jak Wam mówię, ta kurtka też właśnie jakoś dużo nie kosztowała. Tutaj ma jeszcze taki napis. A, i z tyłu ma. I z tyłu też ma napis. Nie wiem, widać go, Julcia, bo ja teraz to nie widzę, bo się zasłoniłam. Widać ten napis w kamerze? Tak, widać. A z czego ona jest wykonana? Jeszcze z czego ona jest wykonana? Ale na pewno to jest jakiś poliester i nic więcej. 100% poliester. Także wszystko z poliestru. Wszystko. No, ale to ma być tylko i wyłącznie na takie deszczowe dni. Więc kurtka. I teraz co ja tu jeszcze mam? A, mam jeszcze jedne spodenki. Tak, widziałam, że tych spodenek to troszeczkę więcej wzięłam. I jeszcze jedne spodenki w rozmiarze S. Identyczne jak zielone i jak te czarne. Czyli w sumie Julii, jak jej się spodobają, to będzie miała trzy pary krótkich spodenek w różnych kolorach. Ale wydaje mi się, że bardzo ładne są te spodenki. Julcia, podobają Ci się czy tak, nie? Tak, ładny kolor mają. Ładne mamusia wybrała, prawda? No bo mamusia sama wybierała. Nie pytała się Julci, chcesz, nie chcesz? Siadłam i sobie myślę, dobra, wezmę i pozamawiam, bo wiadomo, że to i tak wszystko szybko się niszczy. No i teraz będą już koszulinki. Koszulinki też brałam po prostu takie, które mi się najbardziej podobały, bo stwierdziłam, że jak jednej się nie spodobają, to będą na drugą i sprawa będzie załatwiona. Pierwsza koszulinka, one też były, przepraszam bardzo, bo telefon. Ok, wróciłam, jestem z powrotem i tak jak Wam mówiłam wcześniej,
Koszulinki brałam po prostu takie, jakie mi najbardziej wpadły w oko, bo tak jak Wam mówiłam, stwierdziłam, że jak jedna nie będzie chodzić, to będzie chodzić druga. Więc już teraz odwrotu nie ma i pokazuję Wam te koszulinki. Koszulinki nie były drogie, bo kosztowały od 10 bodajże do 15 zł, ale ukaże Wam się to wszystko na ekranie Waszych odbiorników. Więc pierwsza koszulinka z czym ona tutaj jest? Z jakąś wieżyczką. Z jakimś drapaczem chmur, ale to już... A to nie jest Manhattan? Tam mniejsza o to. A może i Manhattan? No dobrze tutaj pisze. Tak, Manhattan. Ale coś lepemu po oczach, jak to się mówi. I to jest rozmiar M. Ja koszulki z Sinsay bardzo lubię. One są przewiewne. Wiadomo, że gdzieś tutaj w trakcie prania mogą te szwy troszeczkę się i nie zgadzać. Mogą się mijać. Ale, no nie oszukujmy się, za 10-15 zł raczej tutaj takiej strzałowej bawełenki to nie będziemy mieć. A te koszulinki i tak zasadniczo służą nam jeden, góra, dwa sezony. To wszystko w zależności od prania. Im częściej pierzemy, tym te koszulinki szybciej się zużywają. Jeżeli chodzi o skład, to mi się wydaje, że to jest 100% bawełenka, tylko taka cienka, przewiewna, idealna na lato, gdzie tutaj jest, tak, 100% bawełna. Także pierwsza biała, wszystkie są białe koszulinki. O, i chyba białe to najlepsze, bo ponoć czarne to przyciągają bardziej promienie słoneczne. O, kolejna koszulinka. Paris z wieżą Eiffla. Bardzo ładny, bardzo ładna aplikacja wieży Eiffla i napis Paris. Always a good idea. Także coś takiego. Rozmiar. O, to jest rozmiar S. Nawet by pasowało do tamtych spodenek czarnych, krótkich. Tu czarne i tutaj czarna aplikacja i stylóweczka gotowa na lato. I to też jest taka cieniutka bawełenka. Także już tutaj sprawdzać nie będę. Zaraz Juli może nam poprzymierza. I ostatnie bardzo mi się spodobała ta aplikacja, jest też w rozmiarze S, bo chyba większego to już nie było rozmiaru. I tutaj jest taka kolorowa aplikacja z kwiatami. Nie wiem, czy Julii będzie się podobać, więc ewentualnie... Ta jest ładna. Ta jest... A to tamte są nieładne? Nie, no ta z Manhattanem jest ładna. Ta z Paryżem to tak... No ta z Manhattanem Ci się podoba, a ta z Paryżem nie. Ale z Manhattanem myślałam właśnie, że będzie do... tych różowych spodenek, z Paryżem będzie do czarnych spodenek, a tą ewentualnie obstawiałam, że ja sobie zostawię, chociaż mi to tak średnio są potrzebne, albo będzie właśnie do tych zielonych spodenek. I tak to sobie uplanowałam. Takie miałam wizje artystyczne, wizje stylizacyjne właśnie tych takich outfitów, a Jucia mówi, że jej się właśnie podoba najbardziej. No to jestem w szoku. Bo Julcia tak za kwiatami to tak średnio. I chyba jeszcze mniej za kwiatami niż ja bym powiedziała. No dobra, Julcia mierzysz? To też jest taka, chociaż bym powiedziała, wiecie, to jest taka może lepsza bawełna jak tamtych dwóch pozostałych. Ta bym powiedziała, że jest taka troszeczkę grubsza. Chociaż ta też jest bardziej podobna do tej, a ta? Ta jest tak troszeczkę inaczej w dłoniach się czuje tą z Manhattanem. A te bym powiedziała, że są bardziej zbliżone do siebie, tylko ta jakaś taka bardziej taka lepsza by była. Taka, no wiecie o co chodzi, tak jakby tu ubrać w słowo, taka bardziej mięsista. Więc te dwie są lepsze gatunkowe i one na pewno były troszeczkę droższe. Dobra, Julcia, mierzysz? Mierzysz. Proszę się tutaj zaprezentować, żeby było mierzymy przez Julcię też. Nie tylko matka mierzy, ale Julcia też musi coś poprzymierzyć. Udało mi się namówić Antoszka na przymierzenie kurtki i Antoś w kurtce. 1,52 m, 152 rozmiar wygląda tak. Rękaw jest dużo za długi, bo tutaj schowała mu się cała dłoń. Podwinięty, tak ściągnięty wygląda tak, więc jeżeli wasze dziecko... No nie ma 1,52 m, to będzie tak wyglądać w tej kurtce. Julcia, proszę tutaj się nie śmiać i nie rozpraszać mi mojego modela, bo model teraz się odkręca i pokazuje, jak wygląda z tyłu. Z tyłu ma do zapupy aż, tak? Antoś, zbliż się tutaj.
Za pupę sięga 152? Tak, sięga aż za pupę. Także jeżeli jest w wysokości 140, to kurtka na pewno będzie jeszcze i na jesień i wydaje mi się, że na przyszłą wiosnę również. Julcia, proszę nie rozśmieszać mojego modela. Ja się zmyli, śmieję, bo się tak rozłożyłam. Pan model jeszcze raz obróci się i pójdzie tam troszeczkę dalej. O, i wygląda to tak. Dziękujemy panu modelowi. Teraz Julcia w stylizacji numer 1. Zielone spodenki. Julcia zaprezentuje, jak one wyglądają w talii. Nie są za duże? Nie, są idealne wręcz. A z tyłu? Proszę się odwrócić, pokazać, jak wyglądają z tyłu. Przykrywają to, co mają przykryć, także idealne. Julci się podobają i koszulka wygląda tak. Można też ją wpuścić w spodenki i zrobić taką stylówkę jakąś, taką jak to robią. Wpuszczają trochę właśnie, o tak. I wydaje mi się, że bardzo ładnie wygląda. Julcia lubi takie troszeczkę szersze koszulki, więc raczej ta koszulka jest odpowiednia. Nie, jest... przewiewna, idealna. To jest rozmiar M? S. To jest... S? Nie, musiałabym sprawdzić. A to może jej, dobra, nieważne już. Ale ona też jest fajna. To się fajnie się jakby układa, jest fajna, wygodna. Jest taka luźna, ja takie lubię. Odwróć się jeszcze raz. Także stylówka numer 1. Stylówka numer 2, bardzo podobna do stylówki numer 1. Spodenki te same, tylko kolor t-shirtu jest zupełnie inny. I w tym zestawie wygląda Juli tak. Oczywiście koszulki do wyprasowania, bo chwilowo to tak mało estetycznie wyglądają, no ale wiadomo, jak się mierzy i wyciągnie prosto z torby, no to one nie są aż tak bardzo wyprasowane. Julcia się obkręci. I teraz powie, co myśli o stylówce numer 2. To też jest fajna, serio. Spodenki są też wygodne i bluzka też jest fajna, taka. No spodenki są wygodne, bo one są, Julcia, z tego samego materiału, co tamte. Są identyczne. Bluzka też jest fajna, serio. Ale ładnie to tak wygląda. Widzisz, jak ja miałam tutaj wizualnie jakoś takie natchnienie, żeby ubrać i dopasować bluzki do spodenek, a ja to całkiem tak na spontanie brałam i to tak nie z myślą, że to będą takie stylówki, tylko tak bardziej, że coś tam może gdzieś tam uda się coś dla siebie. Ale tak ogólnie to fajnie to wygląda. Te różowe z tą bluzką, te zielone z tamtą bluzką, no i teraz czarne. Stylówka numer 3. Czarne spodenki i t-shirt z napisem i aplikacją Paris. Ta bluzka mi się najmniej podoba. W sensie... No najmniej mi się podoba, tak jak nie wiem, coś... Nie a czego? A czego? Mi się właśnie bardzo podoba. Paris, Paryż, wieża Eiffla, romantyczny wieczór, przy winie, w blasku gwiazd. No tak to sobie można wyobrazić. Proszę tutaj się nie śmiać ze mnie, bo ja trzymam kamerę w dłoni i wszystko się trzęsie razem z moim śmiechem i to jest nieodpowiednie. Nie podoba mi się i tyle, no. To rozumiem, że w tym topie nie będziesz chodzić, znaczy w tym t-shircie, tak? Nie, jak chcesz, ty będziesz miała, tak jak mówiłaś na początku, że jak nie jedna, to druga będzie miała. Aha, czyli to do zwrotu, tak? Dla mnie, tak, dobrze. To jeszcze coś mierzysz do tych spodni, czy nie? No nie, bo w sumie to nie ma nic. To jeszcze proszę przymierzyć te dresowe spodnie dwa razy, bo też muszę zobaczyć, która będzie lepiej w nich wyglądać. Szare spodnie w rozmiarze M i już widzę, że nie będą na mnie, bo ja się w nie nie zmieszczę i nawet nie będę ich tutaj próbować rozciągnąć, bo Julcia, weź podnieś koszulkę do góry, bo one, widzicie, na Julcie są idealne. Julcia, weź tak rozszerz, pokaż, zbliż się tutaj, nie wstydź się. No pokaż, o no, dużo się tam jeszcze ciebie zmieści? No tak trochę się zmieści, ale nie wiem, czy w pupie będą odpowiednie na mnie. Nie, to nawet szkoda się tutaj wciskać w nie. Bo jak, nie, bo jak na Julcie tak wyglądają, to ja wątpię, że tutaj szanowne moje cztery wejdą. Raczej nie wejdą. To i na długość też na Julcie są, o. A na mnie mogą się, wiecie co, te noga, z jak to, no tak wiecie, zbluzować, nie wiem jak to nazwać inaczej, o nogawice. Tak pościągać i będą takie wyglądać jak bumbki. A na Julcie są nawet idealne i na długość. O, już sobie popociągała i już teraz nie lubię. O tak, nie lubię, jak widać, młodzieży kostki, szczególnie w okresie zimowym. Ja mam na tym punkcie chyba jakąś obsesję. Jak idzie dziecko z kostkami w zimie, to mi się normalnie aż robi zimno. Julcia, obkręć się jeszcze, odwróć.
O, pupa też ładnie wygląda, także wydaje mi się, że te spodnie będą Julii, ale chyba nie będę ich, tak jak Wam mówię, wciskać. Julcia, włóż jeszcze tamte. I ostatnie spodnie w kolorze cappuccino, takie je nazwijmy, albo kawy z mlekiem. I te spodnie są na Julcie za duże, bo widać, że wiszą jej i brzuch tutaj taki jej się zrobił. I wiszą jej w talii i mówi, że nie. Więc jak Julcia mówi, że nie, to raczej na pewno nie. Bo jak Julcia mówi, że tak, to wtedy wszystko zabiera, nawet i to, co jest na nią dużo za duże. A jeszcze się odwróć. Ale pupa ładnie wygląda. Tylko tutaj jest za dużo materiału z przodu, bym powiedziała. Tak, ale ogólnie to są ładne i na długość też mam zdaniem są dobre. W sensie nie za krótkie, nie za duże, mam zdaniem. Ja takie lubię. No ja wiem, że ty takie lubisz. Ja lubię duże ciuchy. Julcia, jakie lubisz ciuchy? Duże. Takie worki. Worki. No ja wiem, że twój styl to takie worki. Jak u lumpa. A no, bo ja wyłączyłam kamerę, to możesz powtórzyć? Że są wygodne worki, są wygodne. A ja nie wiem, czy są wygodne. Wygodne, bo masz... Możesz czuć się w nich... Ale no, no nie wiem, nie wiem jak ci to wytłumaczyć, ale one są wygodne takie worki. Zeszliście troszeczkę do nizin, że tak to nazwę. Tylko, że tutaj to nie wiem, gdzie mam się cofnąć. O, teraz będzie dobrze. I powiem Wam, że te szare spodnie nie są takie złe. Mogłyby być troszeczkę luźniejsze, no bo to jest rozmiar M, więc teraz możecie sobie porównać, jak rozmiar M wygląda na Julii, a jak rozmiar M wygląda na mnie. Ja to oczywiście też sobie porównam. Już nie nakładałam t-shirtu, bo ja jestem dzisiaj w takiej sukience t-shirtowej. I nie zamierzam tutaj żadnych koszulek jakichś nakładać dodatkowo jeszcze, albo się uprzebierać całkiem. Ale o tak też chyba wszystko widać. Na długość są, no nawet. Proszę tam widownia oceniać. Tak, na długość są dobre. Pięknie. A z tyłu nie bardzo opięte, bo ja to dopiero zobaczę po montażu. Nie, chyba nie. No o, tak to wygląda, ale jednak tutaj, no to wiecie, trzeba by było taką już bezszwową bieliznę nakładać, no i tutaj tak troszeczkę bardziej się wszystko odznacza, ale tak ogólnie, no myślałam, że się nie zmieszczę, ale no one są do zastanowienia się, ale jednak bardziej jestem skłonna, żeby Julcia w nie chodziła niż spodnie numer 2, również w rozmiarze M, tylko te bym powiedziała, że są troszeczkę szersze tutaj w okolicy bioder i też w talii. Więc one bym powiedziała, że zupełnie inaczej wyglądają jak tamte poprzednie, tylko są dużo cieplejsze jak te, bo te mają miśka w środku, pamiętajcie. Z tyłu wyglądają tak, później się zobaczę, czy za bardzo mnie nie opinają, czy opinają. No i tak to wygląda, także zobaczę. Ale raczej nie będę ich oddawać, bo to szkoda jeździć i oddawać, wiecie, 25 zł na podwórek, to mogą być i takie. A nad tamtymi pomyślą. A długość też bym powiedziała, że są ok. Bo tamte czarne, które mam z... One chyba są z H&M. Tamte, co kupowałam 2 lata temu. No to też tak troszeczkę się ściągają tutaj. Tak, no wiecie o co chodzi. Tak tutaj o. Tak się bluzują, workują. No takie worki powstają. No to wiadomo, że jak ktoś ma krótkie nogi, no to spodnie będą zupełnie inaczej wyglądać na niższej osobie. I w dzisiejszym odcinku to już wszystko. Piszcie, co myślicie o tych rzeczach, jak Wam się Juli podoba w jej stylówkach, jak Wam się podoba Antoni w kurtce, było to takie troszeczkę inne mierzymy, bo z dzieciaczkami moimi kochanymi. Piszcie, co myślicie o tych spodniach i jak ja w nich wyglądam, chociaż tak jak Wam mówiłam, raczej te to będą Juli, bo ja się tak nie bardzo w nich czuję, a nad tymi to się zastanowię, ale raczej ich oddawać nie będę. Tylko one będą tutaj mi służyć właśnie po domu i koło domu. Bo tak jak Wam mówiłam już to nieraz chyba, no ja w takich leggingsach, dresowych spodniach nie wychodzę poza dom. Chyba, że gdzieś, wiecie, tylko podjechać trzeba na 3 sekundy, no to tak. Ale tak ogólnie na dłuższą chwilę, na dłuższe wyjście to ja się niekomfortowo czuję w dresach i w leggingsach. No i tyle. Mam nadzieję, że taki filmik Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie kciuka do góry. Będzie mi bardzo miło. Pozdrawiam. Życzę oczywiście cudownego dnia i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa!